Jak wyglądają kwestie przywrócenia oddziału neurologicznego w leszczyńskim szpitalu, pytał w swojej interpelacji radny sejmiku województwa wielkopolskiego Marek Sowa. Odpowiedź nie napawa optymizmem. Akademia Nauk Stosowanych wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy zaprosiła na targi pracy i praktyk zawodowych zorganizowane w ramach 16. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Policja z Leszna prowadzi szeroko zakrojoną akcję kontroli trzeźwości wśród kierowców, nie tylko samochodów, ale także jednośladów. Tylko do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają pieniędzy za październik. Jeśli nie macie jeszcze planów na niedzielę 20 października, to o 15 warto zabrać dzieci do teatru. Władze gminy Śmigiel, burmistrz Małgorzata Adamczak i wiceburmistrz Marcin Jurga oficjalnie powitali najmłodszych mieszkańców gminy. Stowarzyszenie Jesteśmy Wśród Was oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie zorganizowały 19. przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych.